Zgromadzeni na świętej wieczerzy. To temat roku, który przeżywa cały Kościół w Polsce. Tak sformułowany temat święta wieczerza odsyła nas oczywiście do Eucharystii, do mszy świętej i koncentruje nas na tym, co się dzieje na ołtarzu. To z całą pewnością jest najważniejsze, najistotniejsze. Kiedy wchodzimy do kościoła, od razu nasz wzrok przyciąga ołtarz, przyciągają już przygotowane dary ofiarne. O tym już słyszeliśmy, kiedy była mowa, że Eucharystia to zaproszenie do wieczernika. Zaproszenie oczywiście przez Pana Jezusa wygłoszone, to czyńcie na moją pamiątkę. Z tego samego powodu już słyszeliśmy, że Eucharystia to zaproszenie na Golgotę. Pan Jezus przecież mówi, to jest kielich krwi mojej, która za was będzie wylana przecież na krzyżu, na Golgocie. Eucharystia to także zaproszenie do nieba. Baranek, który tam wstąpił ze swoją krwią i składa się w ofierze, świadomość zaproszenia do nieba, może w dawniejszych wiekach bardziej żywa niż dzisiaj, ale przecież z Pisma Świętego pochodzi, list do Hebrajczyków, księga Apokalipsy, ale msza święta w swojej części pierwszej kieruje naszą myśl i nasze doświadczenie troszkę innymi drogami. Nazywamy to liturgia słowa. Liturgia słowa Bożego. Jest liturgia słowa i liturgia ofiary. Tak, więc msza święta jest także zaproszeniem do słuchania słowa. Tu by trzeba powiedzieć troszkę mocniej, bo tak do słuchania słowa to mogłoby robić wrażenie, że przychodzimy wysłuchać jakiegoś fragmentu biblijnego, a za tydzień jakiegoś innego, oderwanego, jakiegoś zupełnie innego, na inny temat fragmentu biblijnego. Dlatego chciałbym, żeby ta konferencja miała raczej jako tytuł Msza Święta jako zaproszenie do wędrówki. Do wędrówki z Biblią w ręku. I to nawet do zaproszenie do wędrówki przez życie z Biblią w ręku. Tak, bo te czytania, które są na mszy świętej, nie są jakoś przypadkowo, jakoś dowolne, one są ułożone w bardzo piękny, logiczny, porywający plan wędrówki. Jest rozłożony najpierw na rok liturgiczny, który zaczyna się Adwentem i kończy się tam niedzielą Chrystusa Króla. Dalej jest to urozmaicone, bo w niedzielę to jest tak zwany cykl trzyletni, czyli przez 3 lata te czytania się nie powtarzają. Zaczynają się powtarzać dopiero po 3 latach. Jest rok A, B i C. Mamy cykl liturgiczny, mamy ten cykl trzyletni i zapraszają nas do wędrówki. Po pierwsze, do wędrówki przez historię zbawienia. Tak jakbyśmy czytali Pismo Święte od pierwszej do ostatniej księgi. Historia zbawienia to historia, która zaczyna się od stworzenia, księga Rodzaju, a kończy się na Apokalipsie. Chrystus zmartwychwstały, króluje i kolejne, pokolenie za pokoleniem, tych, którzy dostępują zbawienia, dołączają do Niego. A pomiędzy jednym i drugim, pomiędzy stworzeniem a ostatecznym zbawieniem, wielka Boża drama. Wielka Boża drama, czyli wielkie wydarzenie, do którego jesteśmy zaproszeni. Po pierwsze, zaproszeni jako ludzkość. To dlatego w tej czytaniu roku liturgicznym, gdzieś tam na początku, już 8 grudnia, przy uroczystości niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny, przypominamy sobie, że Pan Bóg stworzył człowieka, że człowiek zgrzeszył, że Bóg udzielił obietnicy, zwycięstwa przez niewiastę Maryję i przez jej potomstwo Jezusa. A potem zapowiedzi proroków, którzy zapowiadają, że przyjdzie ten, który to proroctwo spełni. A potem uroczystość Bożego Narodzenia, kiedy z radością wyśpiewujemy kolędy, ogłaszając, że spełniło się,
I że my jesteśmy tego świadkami, że to staje się naszym udziałem. A potem w roku liturgicznym kolejne etapy Wielkiego Postu, gdzie przypominamy sobie, że sposobem zbawienia jest ofiara, jest krzyż. I zwycięstwem nad krzyżem i nad śmiercią i cierpieniem i grzechem jest zmartwychwstanie. Wielka uroczystość zmartwychwstania Pańskiego i później 50 dni, które nas prowadzą do uroczystości zesłania Ducha Świętego. Należy do pięknej tradycji, że tych scen, które jak widać układają się w historię, to jest zaproszenie do wędrówki, tych scen, tych kolejnych odsłon Pisma Świętego, które układają się w historię, no, nie słuchamy, jakby to powiedzieć, jak widzowie w teatrze. Widzowie przychodzą do teatru, to się rozsiadają wygodnie i patrzą, co tam na scenie się dzieje. Może im się podoba, może nawet są zachwyceni, może nawet biją brawo, żeby wyrazić swój aplauz czy swoją aprobatę, ale to Pisma Świętego tak nigdy nie słuchano. Nigdy tak nie było. I mamy piękne dowody czy skarby zostawione przez minione wieki. Weźmy nawet nasze kolędy, które ciągle jeszcze śpiewamy. Na przykład śpiewamy "Pójdźmy wszyscy do stajenki". Widzimy? My nie śpiewamy "Poszli wszyscy do stajenki". Oni, kiedyś, dawno temu, tamci pasterze poszli. Pójdźmy, my. Tak się czyta Pismo Święte. Czytając Pismo Święte, nagle wstajemy z naszych krzeseł w teatrze, nagle wchodzimy na scenę i czujemy się porwani. Pójdźmy wszyscy do stajenki, my też. Uściskajmy maleńkiego. Róbmy to, co pasterze, róbmy to, co trzej przybysze ze wschodu. Oddajmy mu pokłon. To jest czytanie Pisma Świętego. Nawet teksty kolęd o tym mówią. A cóż dopiero, jeśli sobie uświadomimy, to jest od późnego średniowiecza, zwyczaj stawiania szopek w kościele. Ten zwyczaj może nam się wydawać taki jakiś trywialny, czy nie wiem, taki ludowy, może mało poważny. On jest bardzo poważny. Bardzo poważny. I świadczy o najgłębszym zrozumieniu Pisma Świętego, że święty Franciszek wprowadził, że on nie czytał Pisma Świętego jako księgi dalekie od naszego życia. Mówi, nie, jak my o tym czytamy, to myśmy się wmieszali w tłum pasterzy. To my chcemy mieć tą szopkę w kościele, żeby tego samego doświadczyć i to samo przeżywać. Akurat tak się złożyło, że w tym roku, w czasie Bożego Narodzenia, dwa razy miałem okazję sprawować mszę świętą w ołtarzu w jednej, drugiej parafii, który był w ogóle obudowany szopką. Ta strzecha, te filary szopki były tak zbudowane, że ksiądz i ołtarz znajdowali się w środku, w szopce. To jest właśnie czytanie Pisma Świętego, w którym jesteśmy wciągnięci do wędrówki przez historię zbawienia. Ale stajemy się uczestnikami doświadczenia pasterzy, królów, Maryi, Józefa, czy później apostołów. Albo popatrzmy, niedługo rozpocznie się Wielki Post, zwyczaj Drogi Krzyżowej. To jest dopiero czytanie Pisma Świętego. Nie okiem eksperta, który sprawdza, jakie tam etapy ukrzyżowania były i jakie formuły gramatyczne pozwolą nam lepiej ukrzyżowanie Pana Jezusa zrozumieć. To jest czytanie wciągające. Nie ogląda się ukrzyżowania siedząc na widowni. My wstajemy, zaczynamy iść tym orszakiem, który prowadził Pana Jezusa od miejsca skazania na miejsce ukrzyżowania przez tych 14 symbolicznych stacji, bo się wciągnęliśmy się w lekturę Biblii. Staliśmy się uczestnikami tego czytania. Widzimy, jaka jest piękna tradycja, mocna, przez tyle wieków trwająca, czytania Pisma Świętego. Ona się przemienia na nabożeństwa. A to są nabożeństwa, które nas wciągają. Je przeżywamy. Bo słowo staje się słowem żywym i ożywiającym. Albo gorzkie żale. To jest to samo. Gorzkie żale mają na celu, przez te swoje kolejne strofy, mają na celu nas wciągnąć
wielkie wydarzenie zbawczej ofiary Jezusa Chrystusa. Bardzo lubię też ze studentami teologii omawiać godzinki. Godzinki to dopiero jest wędrówka. To jest wędrówka przez całą historię biblijną, od Księgi Rodzaju, całą historię Starego Testamentu, przez proroctwa biblijne. Te kolejne strofy, te kolejne takie akcenty, takie aluzje. To od Księgi Rodzaju, przez całą historię, przez wszystkich proroków, zapowiedzi tego, że z Maryi narodzi się Zbawiciel świata. I? No bo godzinki są tak napisane, żeby wciągnąć śpiewającego do wnętrza biblijnej historii. Ale właśnie, wracając do lekcjonarza, bo aż tu do godzinek się zapędziłem. Rok liturgiczny, w którym czytamy Pismo Święte jako historię i ta historia staje się naszą historią. Idźmy dalej. Po gorzkich żalach następuje przecież ten czas, kiedy msza święta, akurat tę mszę świętą tak się też zwyczajowo trafnie, nazywa rezurekcją. Rezurekcjo to po łacinie zmartwychwstanie, a więc i procesja jeszcze, procesja rezurekcyjna, która przecież ma przypomnieć, że tak jak niewiasty, apostołowie zbiegali się, żeby sprawdzić, czy Pan Jezus rzeczywiście żyje, tak lud Boży idzie, wędruje, zaproszenie do wędrówki z Pismem Świętym. W takiej bardzo pięknej tradycji przeżywania przez ten Pismo Święte ubrane w sceny, ubrane w zwyczaje, ubrane w ludowe pieśni, w tej tradycji bardzo mocnej, bogatej, trzeba przyznać, że trochę brakowało przeżycia tego, co się działo po zmartwychwstaniu, a więc w roku liturgicznym od Wielkanocy aż do niedzieli zesłania Ducha Świętego. Tak mówię trochę w czasie przeszłym, że brakowało, bo trzeba powiedzieć, że już nie brakuje. I że akurat ten element, czyli doświadczenia, przeżywania, co się działo od zmartwychwstania, oczekiwanie na Ducha Świętego, dlatego 50 dni po świętach Paschy zesłanie Ducha Świętego, bo Pan Jezus ukazywał się przez 40 dni swoim uczniom, a potem jeszcze przez 10 dni do święta Pięćdziesiątnicy czekali swoją nowenną, tych 9 dni przygotowania, żeby na 10 dzień mógł wstąpić Duch Święty, to tu tak trochę brakowało ubrania tego, tych czytań w fakty życiowe, w takie przeżycia i doświadczenia. Brakowało, ale już nie brakuje, bo wielka, piękna rola tego, co nazywamy charyzmatycznym przebudzeniem czy odnową w Duchu Świętym, czyli uzupełnienie tego braku. Że przecież, tak jak apostołowie czekali na zesłanie Ducha Świętego, tak i chrześcijanie dziś może oczekiwać nie tylko zrywając kartki z kalendarza, ale czekając na modlitwie. Jakieś formy przygotowania, seminarium, życia w Duchu Świętym, rekolekcje wspólnotowe, czekanie na wstąpienie Ducha Świętego i doświadczenie tego przez chrzest w Duchu Świętym. Taki sposób lektury Pisma Świętego, jak widać, on jest rozciągnięty na cały rok, tak? Bo to od Bożego Narodzenia doszliśmy do świąt zesłania Ducha Świętego, Pięćdziesiątnicy, to zwykle tak przełom maja-czerwca, i potem tak zwany okres zwykły, który polega na tym, że jako uczniowie z kolei idziemy za Panem Jezusem, kiedy kroczy przez miasta i wsie Ziemi Świętej. Pan Jezus, który czyni cuda, Pan Jezus, który rozmnaża chleb na pustkowiu, Pan Jezus, który wygłasza przypowieści, tak idziemy za Nim i prowadzi nas to aż do czasu jesiennego, kiedy powoli zdajemy sobie sprawę, że historia świata, historia ludzkości się kiedyś domknie. Że to wszystko, co się dzieje, przestanie dziać się w czasie, się przeniesie do wieczności. I z tego zdajemy sobie sprawę, szczególnie w listopadzie, uroczystość wszystkich świętych. Rzecz charakterystyczna, wtedy czyta się Księgę Apokalipsy. To jest ostatnia księga biblijna. Tak jak 8 grudnia, to początek roku liturgicznego, czyta się Księgę Rodzaju, tak? Przy uroczystości Wszystkich Świętych czyta się Księgę Apokalipsy, żeby zaznaczyć, widzicie, ten cykl roczny jest obrazem, jest figurą,
jest sposobem przeżycia tej historii, którą Pan Bóg zaplanował dla ludzkości i dla wszystkich świętych. Czyta się o tych niezliczonych zastępach aniołów i świętych, które tam uwielbiają Boga i wreszcie pieczęć domykająca rok liturgiczny, czyli rok czytań biblijnych. Rok czytań biblijnych. Pieczęć, niedziela Chrystusa Króla, która przypomina to, jak święty Paweł zapowiadał wypełnienie sensu istnienia świata, że Chrystus zakróluje i będzie wszystkim we wszystkich. Taki sposób czytania Pisma Świętego, który porównałem do wstawania z naszych miejsc w teatrze. Nie siedzimy. O czym oni tam czytają? O, to było trafne. A to było ciekawe. O, to było pouczające. A tu, no nie wiem, może nawet brawo będziemy bili, bo coś szczególnie pięknego było. Nie. Taki sposób, że my wstajemy z naszych krzesełek i przenosimy się na scenę. Jesteśmy zaproszeni przez Pana Boga do udziału. Taki sposób został opisany, mam tutaj nawet gdzieś tytuły tych ksiąg. O, przez wielkiego szwajcarskiego jezuitę Hansa Ursa von Balthasara. 2000 swoich ksiąg zapisał, to w kolejnych tomach, 2000 stron. Takie dzieło, które nazywa się Boża Drama. Theodramatik, Boża Drama i kolejne tomy tej Bożej Dramy to osoby dramatu. Jest jakby wielki reżyser, stworzyciel, Bóg. Są ci, których stworzył i którzy, no właśnie, stworzeni jako wolni. Nie są wynajęci aktorzy. To są, troszkę porównał do aktorów nas jako Bożestwo, ale takich aktorów obdarzonych wolnością. Tak jak aktorzy mogą improwizować, czyli mogą podejmować decyzje, mogą własną inwencją wypełniać swoją rolę, czasem ku chwale tego Bożego reżysera, a czasami niestety w jakimś buncie, grzechu, osoby dramatu, potem akcja sztuki. To kolejny tom Hansa Ursa von Balthasara, kiedy całą historię biblijną, bardzo trafne porównanie, całą historię biblijną porównał do jakiejś sztuki dramatycznej, gdzie owszem, jest autor wszystkiego, Bóg Stworzyciel, ale ci aktorzy, do których my też należymy, obdarzeni wolnością, którzy mogą improwizować, mogą przyczyniać się do większej chwały Bożej, w tej Bożej dramie, a mogą też przyczyniać się do tego, że ostatecznie, że Bóg musi interweniować. Tak, Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I wreszcie to kolejny tom u Balthasara, scena końcowa tej Bożej dramy. Scena końcowa, kiedy wszystko zbiegnie się w wypełnieniu sensu historii, kiedy Chrystus stanie się wszystkim we wszystkich i złoży swoje panowanie Bogu i Ojcu, żeby Bóg stał się wszystkim we wszystkich. Tak podsumował, czy sformułował to Hans Urs von Balthasar, to było tak 50-60 lat temu. I to właśnie przeżywamy w roku liturgicznym. To właśnie znaczy wędrówka. Wędrówka z Pismem Świętym, do której jesteśmy zaproszeni przez czytania biblijne. Wielka okazja, skoro rozpoczynamy nasze wędrówkę duchową już w styczniu rekolekcjami, żeby pilnie uważać na dynamikę czytań w ciągu roku. Nie są przypadkowo rozrzucone. Raz to, raz tamto, tu fragment, nie. One się układają w zaproszenie. W zaproszenie do wędrówki z Biblią w ręku przez historię Pisma Świętego, historię świata i także historię naszą. Papież Benedykt XVI użył jeszcze jednego porównania. Też jakoś mnie bardzo poruszyło. Mianowicie napisał tak. To jest w jego adhortacji o Słowie Bożym, czyli adhortacja Verbum Domini. Powołał się na Marię, na Świętszą Marię Pannę i na jej hymn Magnificat z Ewangelii Łukasza z pierwszego rozdziału.
tak papież Benedykt mówi, popatrzcie na Magnificat. No, taki pozornie znany tekst, ale o czym on świadczy? Tu cytuję. Maryja utożsamia się ze Słowem, zgłębia je. W tej wspaniałej pieśni wiary Maryja sławi Pana Jego Słowem Magnificat. I można to określić portretem jej duszy. Magnificat jest w całości utkany z wątków Pisma Świętego, z wątków Słowa Bożego. W ten sposób objawia się, że w Słowie Bożym czuje się ona jak u siebie w domu. Z naturalnością wychodzi i wchodzi z powrotem. To właśnie należy uznać za sens formacji chrześcijańskiej, katolickiej i oczywiście także sens formacji wspólnotowej. Wtedy dopiero zobaczymy, że osiągnęliśmy sukces, jeśli tak można mówić, formacyjny, kiedy zobaczymy, że członkowie naszych grup, że nasi animatorzy, że nasi liderzy, że nasi duszpasterze, jeżeli będą się wszyscy będziemy się cechować właśnie tym, że w Słowie Bożym będziemy się czuli jak u siebie w domu. Będziemy z naturalnością wychodzić i wchodzić z powrotem. Wychodzić to znaczy, że patrząc po rzeczywistościach świata, wielkich znakach zapytania, które stawia świat, społeczeństwo, polityka, to wszystko, co wypełnia różne wiadomości internetowe, telewizyjne, gazetowe, będziemy wychodzić w ten świat, patrząc biblijnymi obrazami, biblijnymi kategoriami, biblijnymi sposobami, mentalnością biblijną. Słowo Twoje jest światłem na mojej ścieżce i pochodnią dla moich stóp. Kiedy wychodzę z liturgii, żeby iść w świat. I Maryja z naturalnością wychodzi i wchodzi z powrotem. Trzeba wchodzić, żeby się karmić Słowem. Jeśli nie będziemy się Słowem regularnie karmić, no to siły duchowe się zużyją i zaczniemy myśleć według tego świata, przed czym przestrzegał święty Paweł, nie bierzcie wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie wasze umysły. Nasze umysły, które przemieniają się przez katechezę Bożego Słowa. Dlatego bardzo dobrze, że we wspólnocie jest ten projekt czytania Pisma Świętego w całości. Czytamy tam rozdziały, księgę za księgą. To nam pozwala przypomnieć sobie taki wielki wzór, wielki scenariusz Boży w Piśmie Świętym opisany. Ale też bardzo dobrze, że mamy osobistą lekturę Pisma Świętego. To jest ta, która mówi, bracie, wstań z tego krzesełka, idź na scenę. Jesteś jednym z tych, których Pan Bóg zaprosił. I nie dał ci scenariusza punkt po punkcie. Powiedział, realizuj, jesteś wolny. Słowo cię porusza. W mocy Ducha Świętego. Weź udział w przygotowanych dla Ciebie scenach. I również bardzo dobrze, że uczestniczymy w naszych liturgiach, które nas prowadzą liturgicznym cyklem czytań Pisma Świętego. Papież Benedykt jeszcze o Maryi tak kończył. Ona mówi i myśli według Bożego Słowa. To jest dopiero znak zapytania. Stajemy przed wyzwaniami osobistymi, rodzinnymi, społecznymi. Czy reagujemy według kategorii myśli, mentalności z przedwczorajszego komentarza internetowego, czy reagujemy według mentalności, według pojęć, według ścieżek Słowa Bożego? To jest pytanie o naszą formację. Ona mówi, myśli według Słowa Bożego, Słowo Boże staje się jej Słowem, a jej Słowo rodzi się ze Słowa Bożego. Mamy też i taki fragment u papieża Benedykta XVI, to ciągle w tej adhortacji o Słowie Bożym, gdzie mówi tak. Pismo należy głosić, słuchać, czytać, przyjmować i przeżywać jako Słowo Boże. To jest jakaś kolejność. Tak, głosić. Ciekawe, że nie zaczął od czytania, tylko od głoszenia. Na czym polega różnica? Że jeżeli ktoś mi głosi słowo, to ja je słyszę od świadka. Ktoś mi je głosi. Ktoś to w nie uwierzył. Prymat głoszenia. Dlatego
Pamiętam, że we Włoszech widziałem taki zwyczaj, że ludzie przychodzili na mszę świętą i mieli karteczki przygotowane. I na tych karteczkach mieli teksty Pisma Święte, które będą czytali. Tam lektor czytał, a tutaj tam ludzie czytali sami. To nie jest dobry pomysł. To jest prymat głoszenia i słuchania, a nie czytania. Czytanie jest potrzebne, ale jako wtórne. Bo ten, kto czyta, staje za tym słowem. Staje, bo to jest Słowo Boże i jednocześnie Słowo, które stało się moim słowem. Ja jestem świadkiem jako czytający. Prymat głoszenia i słuchania. Więc tak, Pismo należy głosić, słuchać, teraz dopiero czytać, jak już wierzę, już przyjąłem żar wiary od świadka, no to teraz mogę czytać, ale przyjmować i przeżywać. To przeżywanie, no właśnie, kiedyś tam przed wiekami przybrało postać kolęd pięknych, czy przybrało postać drogi krzyżowej, czy przybrało postać różnych nabożeństw. Teraz to się uzupełniło przez przeżywanie, też przyjmowanie Ducha Świętego, jak to czytamy w Dziejach Apostolskich, przyjmować i przeżywać jako Słowo Boże. To jest przyjmowanie naśladujące. Czytamy i myślimy sobie, co z tego słowa mam przejąć, co jest dla mnie. Czytam o Eliaszu, o Jeremiaszu, o Dawidzie. Co z tego jest dla mnie? Ja też jestem Dawidem, ja też jestem Jeremiaszem, ja też jestem Eliaszem, Pawłem czy Piotrem. Wędrówka przez cały rok z Księgą Pisma Świętego, to właśnie jest liturgia Słowa Mszy Świętej, wędrówka przez całe życie. Wprawdzie trzyletni cykl czytań liturgicznych powtarza się co 3 lata, ale po 3 latach powracamy do tych czytań nie tacy sami. Wracamy, a tymczasem Pan Bóg zaprowadził nas wyżej. Po 3 latach wracamy, zaprowadził nas jeszcze wyżej. Nie przypomina to więc kręcenia się w kółko. Przypomina raczej, są takie stare zamczyska w takiej stromej górze i tak widać, taka droga tak idzie w koło i w koło coraz wyżej. To właśnie jest cykl czytań liturgicznych, gdzie Słowo Boże nas prowadzi wyżej i wyżej i wyżej, prowadzi nas do spotkania z Bogiem żywym w liturgii Mszy Świętej, zgromadzeni na świętej wieczerzy.